Cześć, z tej strony Merlin. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z poradnikiem odnośnie SimRaila. Ja sam miałem problem z tym, żeby uruchomić tutaj taki scenariusz zawiercie Katowice. W zasadzie nawet nie uruchomić scenariusz, a uruchomić po prostu lokomotywę na tym scenariuszu i odjechać. To jest ten, zawiercie Katowice EN57. To jest ten podwójny skład, zaraz to zobaczycie. Niech to się nam tylko gra załaduje. To jest ten podwójny skład. Myślę, że wielu z Was już doszło do tego, jak to trzeba uruchomić. Ja pisałem nawet do SimRaila, czy to nie jest przypadkiem jakiś błąd, że tutaj nie można odhamować tego składu, ale się okazało, że to nie jest błąd, że po prostu Dzisiaj poprowadzisz pociąg osobowy z Zawiercia do Katowic. trzeba tam Na zrobić coś, początku sprawdź łączność z na co ja nie Wildenbergiem. wpadłem, tak naprawdę. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała, bo nie wiem, czy najpierw trzeba w pierwszym, czy najpierw w drugim wagonie. Spróbujmy zacząć sobie od drugiego wagonu, czyli od tego. Zobaczcie, tutaj mamy niebiesko-żółty, tutaj mamy czerwono-żółty. Wchodzimy sobie oczywiście do tego drugiego. Zaraz zobaczymy, czy to tak zadziała, ale miejmy nadzieję, że tak. I idziemy włączyć baterię. Tutaj. Ciach, włączania baterii, odblokuj przekaźnik. I jeszcze jedno, o czym musimy pamiętać, no to oczywiście tutaj w tej lokomotywie musimy sobie odhamować hamulec ręczny, czyli to. Dobra. Jeżeli to już mamy zrobione, to możemy przejść do głównej naszej, powiedzmy, lokomotywy. Ok, ja sobie tutaj drzwi jeszcze zamknę, żeby nie było. Nie zostawiamy drzwi otwartych. I słuchajcie, lecimy sobie tutaj na początek do naszego głównego składu. Wchodzimy oczywiście drzwiami tymi pierwszymi przy kabinie. A możemy też sobie jedynką oczywiście na klawiaturze. Dobra, zamknijmy te drzwi. Ok, no i tutaj oczywiście też musimy włączyć sobie baterię. Tutaj jest chyba bateria. Włączenie baterii, odblokuj przekaźnik. Wracamy sobie już do naszej kabiny. I tutaj standardowo siadamy za pulpitem i oczywiście standardowa procedura, czyli aktywacja kabiny, telefon, ciach. Podnosimy pantograf, o ile nie był przypadkiem podniesiony. O, podnosi się, dobra. Podnosimy pantograf, dalej oczywiście zamykamy wyłącznik szybki. Włączamy sobie przetwornicę. Damy mu chwilę. Załączymy sobie sprężarkę. Ok, odhamujemy sobie hamulec ręczny naturalnie. Dobra. Ok, i zobaczmy teraz, jak ustawimy tutaj ten hamulec zasadniczy w pozycję jazda EP. Czy nam się odhamuje? Zobaczcie, odhamowuje się nam przewód hamulcowy. To wcześniej się nie dało zrobić, właśnie. Ok, i teraz możemy sobie wyluzować hamulec EP. Ok, i teraz w takim razie. No oczywiście wiadomo, że jakbyśmy chcieli jechać, ja teraz nie będę jechał tego scenariusza, ale jakbyśmy chcieli jechać, no to musielibyśmy jeszcze reflektory z przodu i z tyłu oczywiście czerwone zapalić. Ale tego nie będę robił, no bo tylko chciałem wam pokazać, jak w ogóle tym pociągiem ruszyć, tak? I teraz klikając sobie na stawnik jazdy, po prostu odjeżdżamy, nie? Także moi drodzy, taki krótki poradnik dla tych, którzy mieli problem tak samo jak ja z uruchomieniem tego składu podwójnego. Też się nad tym, o, przejazd przez sygnał stop. No to wiadomo, że trzeba było się zgłosić na radiu, ale nie o to tu chodzi. Chciałem wam pokazać tylko, że da się tym składem ruszyć, że to nie jest żaden błąd, nie jest to żaden bug, tylko po prostu musimy ręcznie iść do tamtej lokomotywy, włączyć baterię, odblokować ten przekaźnik i odhamować ręcznie hamulec ręczny, tak? I to samo oczywiście zrobić w głównej lokomotywie i dopiero wtedy możemy po wykonaniu wszystkich innych czynności odjechać i tym scenariuszem się cieszyć. Także moi drodzy, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie i oczywiście będę wdzięczny za subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.